Dzień dobry, witam w studiu Biznes kolejnego gościa, pan Arkadiusz Bednarski, współwłaściciel, szef firmy doradczo-szkoleniowej Top Training. Pan zajmuje się szkoleniami z zakresu osobowości, rozwoju osobowego, kreatywności, wywierania wpływu, krótko mówiąc także z zakresu sprzedaży. I to ostatnie jest w tym momencie najważniejsze, bo pan jest także autorem kilku książek, w tym najnowszej właśnie opublikowanej, to jest jej okładka, rodzaj poradnika, mistrz sprzedaży. Rzecz o tyle ciekawa, proszę pana, że myśmy do tej pory, my, no, ci zainteresowani, operowali głównie na materiałach zagranicznych, tłumaczonych, amerykańskich, które nie za bardzo we wszystkich aspektach przystają do polskiej rzeczywistości chyba. No zgadza się. Dzień dobry panu. Zgadza się. No faktem jest, że generalnie początek lat 90. to jest ten okres, kiedy przychodzą właśnie te tak zwane know-how z Ameryki, właśnie przede wszystkim w zakresie sprzedaży. Zauroczeni tym jesteśmy, bo im tam się udało. Tak, bo im tam się udało. Tam powstało wiele sieci ogromnych sprzedaży typu MLM, czyli multilevel marketing, i myśmy stwierdzili, że to jest dobre i zaczęliśmy to tutaj wprowadzać na rynek polski. No jednak minęło już troszeczkę czasu od tego momentu, kiedy to zostało tutaj zaimplementowane do Polski, i mamy swoje własne doświadczenia. Mówimy o sprzedaży w bardzo szerokim znaczeniu. Tu nie chodzi tylko, że ktoś przychodzi do sklepu i ma ekspedienta po drugiej stronie lady, mówi 10 deko sera, dziękuję, do widzenia. To też jest sprzedaż, Tam troszeczkę inne mechanizmy działają. Niż tej sprzedaży takiej bezpośredniej, o której generalnie ta książka jest, można powiedzieć. Oczywiście pewne rzeczy związane ze sprzedażą są uniwersalne. Czy będę sprzedawał do pana Jana Nowaka, tak przykładowo, czy do jakiejś wielkiej korporacji międzynarodowej, zupełnie inne rzeczy. Pewne techniki, pewne zasady działania sprzedaży są identyczne. Ja właśnie o tym piszę w tej książce. A też są ludzie, także firmy odporne na te nowoczesne formy sprzedaży, którzy, krótko mówiąc, pędzą tych akwizytorów wszystkich. Oni muszą być na to przygotowani. No właśnie, książka tutaj bierze udział w takiej akcji ogólnopolskiej, które będzie promowane, jest kilka książek, które właśnie mówią o tym, że akwizytorom dziękujemy, czyli promujemy jakby inny sposób, inny model sprzedaży. Nie ten taki nachalny, nie ten akwizycyjny, nie ten taki, jak to się mówi, zagadywania klienta, ja mam najlepszy produkt, pan go potrzebuje i tak dalej, tylko sprzedaż polegająca na czymś zupełnie innym, na budowaniu relacji, na rozumieniu potrzeb klienta, tak naprawdę czasami na wytwarzaniu tych potrzeb. No bo dzisiaj wszyscy używamy telefonów komórkowych, a 20 lat temu jeszcze ich w ogóle nie było w Polsce, a teraz mamy wszyscy potrzebę posiadania telefonów komórkowych, w związku z czym ktoś nam ją wytworzył. Czyli tutaj właśnie jest pokazanie sprzedaży od innej strony, sprzedaży na rynku polskim. Polacy inaczej troszeczkę myślą od Amerykanów. Są takie badania? Wiemy, jakimi to prawami się tu u nas rządzi? Znaczy, ja powiem panu tak, może byśmy do tego inaczej możemy podejść. Możemy zobaczyć, jakie techniki stosowane na przykład są tam, a jakie techniki stosowane są tu. Pewne rzeczy, które będziemy stosować na przykład w Ameryce, niekoniecznie w Polsce zadziałają. To będzie może w ten sposób. Polacy wymagają troszeczkę budowania troszeczkę innych relacji. Polacy są narodem troszeczkę bardziej zamkniętym, wbrew temu, co nam się... Co sami o sobie myślimy. Tak, mimo że o sobie myślimy. Na przykład myśmy byli w Stanach w tamtym roku, wielokrotnie spotkaliśmy się z ogromną życzliwością, ogromną otwartością tego narodu. Oni otwierają drzwi przed ludźmi, praktycznie przed każdym. Mimo tego, że myślimy, że jest inaczej. Tam rzadko ogrodzenia występują naokoło domów. U nas na przykład na osiedle zamknięte się ciężej dostać. I teraz jeżeli ktoś chce sprzedać jakiś produkt, to musi inną technikę zastosować, żeby do tego klienta dotrzeć bezpośrednio. Przez ochronę, przez domofon, przez psa, przez opór jakiś tam wewnętrzny. W Ameryce jest to o wiele prostsze. W związku z czym troszeczkę inaczej trzeba działać, inaczej do klienta podchodzić. Ale też zmiany idą w tym kierunku, że coraz więcej osób, ilościowo rzecz ujmując, przesuwa się od takiej produkcji tradycyjnie rozumianej przy maszynie wytwarzanie właśnie do usług, w tym do sprzedaży. Do sprzedaży, tak. Sprzedaż, no, panie redaktorze, prawda jest taka, że gdyby nie było sprzedaży, to by nie było nic. Gdyby, ja tam taki właśnie przykład podaję w książce, troszeczkę innego spojrzenia na sprzedaż. Mianowicie byśmy przywykli do tego, że sprzedaż to jest wymiana towaru na pieniądz. Prawda? Czy pieniądza na towar. Pozornie oczywiste. Tak, pozornie oczywiste. Mi się wydaje, że to dużo dobrego i też dużo złego robi w naszych umysłach, ponieważ pieniądz dla większości osób się kojarzy z tym złym. Bogaty, ten co ma pieniądze, najczęściej w społeczeństwie takim powszechnie mniemanie jest taki, to jest ktoś zły. Przyjęcie pieniądza to jest miła czynność, tak, wydanie pieniądza nawet na jakiś towar jest niemiłe. Tak jest. W związku z czym troszeczkę inaczej musimy na sprzedaż spojrzeć. Tak naprawdę jeżeli ja idę do lekarza i się u niego leczę, to lekarz się też sprzedaje w pewien sposób mi swoją wiedzę, swoją umiejętność. To samo dotyczy prawników, architektów, innych osób, które nie są jakby, można powiedzieć, stricte sprzedawcami. Czyli oni też muszą pewną czynność wykonać, pewien sposób ze mną rozmawiać, zaspokoić moje potrzeby, żebym ja do nich wrócił, czyli jakby jeszcze raz kupił ich usługi. Po czym to, co pan bardzo mądrze powiedział,
To jest prawda. My uwielbiamy kupować, a nie lubimy, jak nam ktoś coś sprzedaje. I to jest drugi aspekt związany ze sprzedażą, dlaczego ludzie nie lubią sprzedaży, ponieważ mają wrażenie, że coś im się wciska. Że nikt nie powie na przykład... Jakby to było takie dobre, to bym sobie sam kupił. Tak. Jak on mi przekonuje, że mnie to jest potrzebne, to uwaga, czerwona lampka. Tak. Tak. Nikt nie powie, sprzedano mi samochód, tylko kupiłem samochód. Nikt nie powie, sprzedano mi bułkę, tylko kupiłem bułkę. A jeżeli powie, to znaczy cholera, sprzedali mi, dałem się nabrać. Wcisnęli mi, tak, dałem się nabrać. Tak, tak, tak. Czyli to jest taki negatywny aspekt. Czyli właśnie z jednej strony ta sprzedaż właśnie tu ma taki negatywny aspekt, a drugi właśnie powiązanie jej z pieniądzem. Dla kogo jest ta książka? Dla tych, którzy już sprzedają, czy dla tych, którzy by chcieli i się zastanawiają? To jest książka dla osób, które myślą o tym, żeby zacząć sprzedawać, na pewno, bo zaraz powiem, rozwinę ten temat. Jest to książka dla ludzi, którzy już sprzedają, mają jakieś osiągnięcia, chcieliby te osiągnięcia poprawić. Książka też dla ludzi, którzy no, wahają się, czy to, co robią, jest dobre, czy może powinni coś zmodyfikować, bo nie mają efektów. Szczególnie dla ludzi, którzy zaczynają sprzedaż, jest to pierwsza taka książka, przynajmniej ja nie znam innej książek, która pokazuje sprzedaż od początku do końca. Krok po kroku, step by step, jak Amerykanie mówią. Tak? Przed momentu, kiedy chcę znaleźć klienta, w momencie, kiedy sfinalizuję sprzedaż. Czyli jak klienta znaleźć, w jaki sposób go zasegregować do danej grupy, jak z nim rozmawiać przez telefon, żeby spotkanie umówić, jak spotkanie prowadzić, jak oddalać obiekcje, jak pobierać rekomendacje, jak zamykać sprzedaż. Czy handel internetowy to jest zagrożenie dla tej grupy zawodowej? Nie, to też jest sprzedaż. To jest też sprzedaż? To jest to, co trzeba zorganizować? Tak. I to się mieści w pojęciu? Wszystko to się mieści w pojęciu sprzedaż, oczywiście, jak najbardziej. Tylko, że to jest książka bardziej do sprzedaży bezpośredniej, czyli sytuacji, kiedy staje twarz w twarz z klientem. To tak naprawdę najtrudniejszej sytuacji sprzedażowej. Przez internet można bardzo wiele rzeczy zrobić. I te pierwsze, nie wiem, 10 sekund kontaktu decyduje o wszystkim tak naprawdę. Wie pan co? 60% myślę, że tak, że ma wpływu na ostateczny efekt sprzedaży. Tak, czyli nasze relacje mają bardzo duży oddźwięk ostateczny, czy będzie sprzedaż, czy nie będzie. Najkrócej mówiąc, sprzedawca to jest zawód czy charakter? Dobre pytanie. Do tej książki dołączona jest płyta CD. Jest to 5 wywiadów, które przeprowadziłem z jednymi z najlepszych sprzedawców w Polsce. W Polsce. Polskich sprzedawców, którzy doszli do ogromnych tutaj efektów w Polsce. Duże pieniądze zarabiają. Są takie klasyfikacje. Są, tak. To są ludzie, którzy tutaj na gruncie polskim do tego wszystkiego doszli. I te osoby mówią jednoznacznie, sprzedaż to jest zawód. Tego się można nauczyć. Ja właśnie między innymi dlatego tą płytę tutaj załączyłem, żeby nie było takiego poczucia, że Arkadiusz Bednarski... Teoretyzuje. Teoretyzuje, pokazuje od tego, co on wie. Ja też mam doświadczenie kilkunastoletniej sprzedaży, od sprzedawcy po dyrektora handlowego, ale chciałem zwrócić uwagę na to, że co inne osoby mówią na ten temat i inne osoby to samo potwierdzają. To jest zawód, tego się można nauczyć. Książka, podręcznik w istocie rzeczy, mistrz sprzedaży i autor Arkadiusz Bednarski był gościem. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję panu bardzo. Do widzenia. Do widzenia.